Rafako poinformowało o uwzględnieniu warunków ugody ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno. Postanowienia parafowanej ugody, która nie została jeszcze podpisana między Rafako a spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron, dotyczy m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu realizacji kontraktu, w tym zmiany terminu planowanej synchronizacji bloku do 29 kwietnia 2020 roku oraz terminu zakończenia okresu przejściowego do 30 października 2022 roku. Wejście ugody w życie będzie zależne od uzyskania przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron i wykonawcę niezbędnych zgód korporacyjnych, przedłożenia przez wykonawcę przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie kontraktu. Rola spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron w konsorcjum dotyczyć będzie badania ryzyk dotyczących sytuacji Rafako w kontekście naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Jednak Tauron nie będzie angażował się w ten proces finansowo. Już wcześniej Tauron informował, iż nie planuje zaangażowania kapitałowego w spółkę Rafako, która była wykonawcą bloku i prowadzi jego naprawę.